Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Marii Magdalenie, ale nie po to, żeby ją zbyt łatwo pocieszać. Nie przyłączył się do dwóch uczniów idących do Emaus po to, żeby wysłuchiwać do końca ich żalów, ich rozterek i wątpliwości. Ale ukazywał się tym wszystkim, który chciał, apostołom i uczniom, kiedy chciał, w jaki sposób chciał, żeby ich przekonać, że żyje, że zwyciężył, że zmartwychwstał. I oni wszyscy po tym spotkaniu odchodzili po to, ażeby spotkać się z innymi, żeby się podzielić tym, że zobaczyli Go żywego, żeby podzielić się swoją pewnością, swoją wiarą, zwycięstwo Jezusa, żeby pójść na krańce świata. Życzę Wam, moi drodzy, żeby te święta zmartwychwstania Chrystusa i cała Pascha Pana, żeby zaowocowała takim doświadczeniem, przeżyciem, pewnością Jezusowego zwycięstwa. Żebyśmy nabrali pewności, zdolności, umiejętności i chęci do tego, żeby dzielić się naszą wiarą, że On zmartwychwstał i że żyje. Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! W tym roku składam życzenia z niezwykłego miejsca, z Nadbielska, od sióstr redemptorystek, które cały rok świętują zmartwychwstanie tego, który jest Zbawicielem. Życzymy Wam, abyście pewni, że zmartwychwstały Pan żyje w Waszych sercach, jest Waszą siłą i radością. Także 3, 2, 1 już. Kochani młodzi, nie lękajcie się, Jezus Chrystus żyje, odwagi! Życzę Ci mocy zmartwychwstania w Twoim życiu, radości głębokiej, nadziei nigdy nie gasnącej. Zaraz, niech ja pomyślę. Wait. Jezus naprawdę żyje. Miejmy twarze ludzi odkupionych. On jest z nami. Jezus jest naszym Panem, Jezus jest naszym Królem. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Przyjdźcie do Jezusa. Jezus zmartwychwstał. Niech wejdzie do Waszych rodzin przez drzwi Waszej wiary.